Moi kochani, tyle razy odwiedzam Lidla, Biedronkę lub też inne sklepy, postanowiłem przyjrzeć się w końcu temu, na ile zdrowe są słodycze, które atakują mnie tutaj, czy to na Boże Narodzenie, czy też na Wielkanoc. I patrzymy. Taki oto zając, według aplikacji Zdrowe Zakupy, bo to na nią się powołuję, ma taki skład. Ogólna ocena tego produktu to 43 na 100. To samo dotyczy drugiego typu zająca. Zaraz będę pokazywał ceny każdego z tych produktów, ale proszę zobaczcie, wszędzie mamy cukier, tłuszcz kawowy, często w pierwszej kolejności do czynienia tutaj macie od razu z olejem palmowym. I tak, tutaj już widzimy, że jest to zając z drażytkami. Skanujemy kod i ten, proszę bardzo, 31 na 100. Cukry proste, koszenila, guma arabska, do tego jeszcze wosk pszczeli, jako podejrzany jest charakteryzowany, oraz trochę dobrych składników. Zobaczcie, ile kosztuje ten za złoty 50 zając. Jak do tej pory i ma najgorszy skład, czy też ocenę. Zobaczcie. Mleko w proszku odtłuszczone, cukier, tłuszcz kawowy, miazga kakaowa to pierwsze składniki. Zobaczmy na te mini figurki w cenie 10 zł. Zobaczmy, co jest w ich składzie, co może być pozytywne, a co też nie. Ocena produktu według aplikacji Zdrowe Zakupy 43 na 100. W tym przede wszystkim wyróżniają się cukry proste. Oczywiście nie ulegajmy takiej modzie, by wszystko negować. Tam, gdzie znajduje się jako główny składnik cukier, zawsze ta ocena będzie poniżej 60-70. To od razu Was uczulam. Produkty tego typu, które mają ocenę na przykład 10 na 100, zawierające dodatkowo olej palmowy, powinny zwracać naszą uwagę. I po to robię ten film, żebyście uczulili siebie oraz swoich bliskich. Tak oto wyglądający pięknie baranek zawiera niestety poza cukrami policyrono-oleinian poligrucelolu. Przepraszam bardzo za moją wymowę. Poza tym lecytyną sojową, barwnik E476. Spójrzcie na to jajko nadziewane za 2 zł 99 groszy. Tylko tak, chyba właśnie tutaj nie ma odpowiedniego kodu, żeby je zeskanować. A nie, jednak jest. Zobaczcie. Ma ono karmel, olej palmowy, ten długi, o długiej nazwie składnik również, różnego rodzaju emulgatory. Ocena była 36 na 100. Tutaj niestety nie znalazłem produktu. Możemy go dodatkowo ocenić i samemu wprowadzić skład. Czemu nie? Mam zamiar ubogacić troszeczkę tę aplikację. Tutaj niestety jest znowu to samo. Przypatrzmy się kolejnym produktom. Oto zając marki Kinder w różnych tutaj odsłonach, ale spójrzmy na to, co zawiera ten niebieski. No niestety, figurka pokryta mleczną czekoladą, 11 na 100. Olej palmowy jest również wśród składów. Co prawda lecytyny, mleko, soja również, ale niestety pewne składniki wołają o pomstę do nieba. Uważajcie, na pewno nie w dużych ilościach. Co tu mamy dalej? Tutaj niestety jest brak składu, ale podejrzewam, że możemy mieć do czynienia z olejem palmowym również. Jest to ten sam producent. Zobaczymy tutaj. Cukier prosty, olej palmowy, lecytyna, mleko pełne w proszku, tłuszcz kakaowy, miazga kakaowa. I żeby nie było, że dokładamy tylko jednej czy drugiej firmie, tutaj zając firmy Milka. Znowu cukry proste przeważają, lecytyna, mleko, orzechy, tłuszcz kakaowy, odtłuszczone mleko w proszku, emulgatory i kolejny zestaw. Teraz takie kulki. Tutaj macie odtłuszczone mleko, olej palmowy jest podejrzany, reszta jest ok, ale oczywiście mleko w proszku i różnego rodzaju emulgatory.
Kinder, figurka pokryta mleczną czekoladą, cukier proste, olej palmowy, jego cena to 11 na 100. Składniki mleka 32%, składniki kakao 14,5%. A tutaj zając z jajkami za 6 zł, niestety jego cena to również 11 na 100. Cukier tłuszcz kakaowy, mleko pełne w proszku, E476, lecytyna sojowa, Kinder Bueno, jajeczka za 11 zł. Na pewno są smaczne, zobaczmy tylko co one tu zawierają. Od razu w oczy rzuca się olej palmowy. Dalej macie też czekoladę mleczną 52,5%. To całkiem ok. Tłuszcz kakaowy i tak dalej. Zobaczmy, co firma, której jajeczka za 4 zł można kupić, przygotowała. 18% mleka w proszku. Przynajmniej nie ma tutaj żadnego oleju palmowego. A takie ładne czekolady za 12 zł. Z zajączkiem bądź kurczakiem. Spójrzmy, co znajduje się w ich składzie. Tutaj od razu widać, że mamy gumę arabską, akacjową, senegalską do wyboru do koloru, cukry proste w dodatku, wosk pszczeli jest podejrzany, wosk karnauba również. Na pewno należy uważać i przede wszystkim pamiętajcie, czy wy dorośli, czy dzieci, myjcie zęby. Dwutlenek tytanu, ciekawy składnik, aż poczytam więcej na jego temat. Cukry proste, tutaj znowu wosk karnauba. Macie pełen skład, ja wam go przedstawiam. Te niewinnie z pozoru wyglądające jajeczka, spójrzmy, czy nadają się do zakupu. Również jest to 11 na 100, produkt zweryfikowany. Ja tylko cytuję aplikację Zdrowe Zakupy. Nie jest to wideo sponsorowane, ale polecam, ponieważ może się okazać pomocna właśnie tego typu aplikacja. Tutaj jajka marki Favorina, tej Lidlowej, za 6 zł, mają całkiem dobry skład. Jeżeli chodzi o procentowe ilości różnego rodzaju składników, wypada tutaj zwrócić uwagę na to, że osiągają one 42 na 100. Nie jest to najgorzej. W porównaniu do Kinder Mini Eggs, które tu widzicie, które zawierają olej palmowy, do tego emulgatory, cukier, czekoladę mleczną 45%, trochę gorzej niż te poprzednie, które widzieliście. Tutaj zobaczcie, jajka za 10 zł. Zobaczmy, jaki jest ich skład. 85 gram, cukier proste, czekolada mleczna 45%, miazga kakaowa, emulgator lecytyny, soja. Tutaj macie z kolei zajączki KitKat. Proszę, zobaczcie. 8 zł za zajączka 85 gram. Zobaczcie, cukier proste, sól kuchenna, węglany sodu i jego cena to 15 na 100. Między innymi macie substancję spłuchniającą E500. I to by było na tyle, ponieważ to oto jajko KitKat niestety nie zostało znalezione. Serdecznie życzę wam wszystkim wesołych, spokojnych i przede wszystkim zdrowych świąt wielkanocnych. Do usłyszenia!